zamawiający w zeszłym roku, zamawiając te jednostki, przewidział w harmonogramie oddanie pierwszej do końca marca 2020 roku. Pierwsza jednostka w lipcu zostanie zwodowana, aktualnie trwa prefabrykacja i budowa kadłuba. Druga jednostka dzisiaj położyliśmy wstępnie, czyli faktycznie zaczęliśmy budować konstrukcję kadłuba. Wszystko idzie zgodnie z terminem, planem, także bardzo optymistycznie patrzymy na ten projekt. Cieszymy się, że Urząd Morski zdecydował się na wymianę po 30 latach jednostek na nowe. Rzeczywiście to są najnowsze, które będą operować na Morzu Bałtyckim, tego typu jednostki. Są to jednostki wielozadaniowe. Kadłub jest przystosowany do łamania lodu. Zasadnicza funkcja obsługa oznakowania nawigacyjnego, stąd mamy dźwig. Pełny zestaw urządzeń do pomiarów hydrograficznych, czyli badania czystości akwenów, głębokości akwenów, szlaków żeglugowych na Bałtyku. Dodatkowo funkcje, które te statki mogą pełnić, to jest statek do zwalczania rozlewów, statek przeciwpożarowy, holownik, ale również w ostateczności statek do ratowania rozbitków. Jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy prowadzić nadzór klasyfikacyjny nad dwoma jednostkami dla urzędów morskich. Współpraca z polską administracją jak do tej pory przebiega znakomicie. Jesteśmy przeświadczeni, że doprowadzimy projekty bez żadnych problemów, bez żadnych konsekwencji dla przyszłej bezpiecznej eksploatacji statku, zarówno dla życia i zdrowia załogi na nim pracujących, jak i środowiska morskiego.